Dzień dobry. Dzień dobry. MPO? MPO, słucham pana. No i co? I co? I sypnęliście, co? Słucham? I sypnęliście, co? Tak. No, a chyba pułkownik Maciuga prosił, prawda? Żeby? Żeby trzymać język za zębami. No i co ma być śmieszne? A no. Proszę pana, strona ukraińska również o to prosiła. Żeby? Żeby, proszę pana, w tajemnicy wszystko utrzymać, a wy co, zapiaskarkę na ulicę i sypiemy, tak? No na razie nie, no bo nie pada. Co nie pada? Z góry. A co mnie to obchodzi, że nie pada nic z góry? Z góry to pada rozkaz, proszę pana. A rozkaz poszedł chyba, prawda? Mhm. No więc właśnie o to chodzi. Rozkaz poszedł, żeby nie sypać. Pan sam wie o doskonale, o co chodzi. A wy sypiecie, tak? Ale solą? A widzi pan co... jakie są warunki atmosferyczne w tej chwili? Słoneczko świeci, ładnie jest. Według pana, czy to jest pogoda uprawniająca was do tego, żeby wysłać piaskarki na ulicę? No tego to wie pan, ja nie decyduję o tym. No jak to pan o tym nie decyduje? Przecież wiadomo, że ostatnio przesunęliśmy te kwestie decyzyjne niżej. Po to robimy, żeby teraz podejmować takie decyzje? A jeżeli, proszę pana, za parę godzin sypnie, to co pan wtedy zrobi? Proszę pana, a skąd pan dzwoni? Proszę pana, pan doskonale wie skąd ja dzwonię z obozowej. Z obozowej? Tak. A mógłby się pan przedstawić, kim pan jest? Proszę bardzo, Stefan Mulak. Jestem inspektorem, proszę pana. Słucham? Inspektorem jestem. Proszę pana, kto podjął tę decyzję u was? Na waszym odcinku, prawda? Nie wiem, proszę pana. O wysłaniu piaskarek? No my nie wysyłamy akurat. Poszły piaskarki od was, czy nie? Nie. To skąd ja mam takie sygnały? A to nie wiem, może ktoś pana chce oszukać. Kto? Ktoś chce podkopy jakiś pod was zrobić, tak? No możliwe. Czy pan twierdzi, że piaskarki nie poszły? Nie. A przed chwilą pan powiedział, że poszły. Nie, ja się pytałem, czy wysypnęliście. Nie, ja powiedziałem ogólnie. Jak to ogólnie? Że ogólnie, że my w czasie, no jak pada śnieg czy coś, no oczyszczamy miasto. Ale sypiecie, prawda? Tak, ale w chwili obecnej nie. No ale ja przecież na początku się pytałem, czy sypnęliście, pan powiedział, że tak. No i co? No nie wiem, co pan... Proszę pana, nie przypomnijmy sobie początek tej rozmowy, prawda? Ja się pytam, sypnęliście? Pan mówi na to tak. Potem się pan śmieje jeszcze głupkowato na to, no. No znowu się pan śmieje, no. No śmieszy mnie to. Dlaczego pana to śmieszy? No ja wiem. No co mam robić? No rozmawiam z panem. No pewnie, że tak, proszę pana, niech się pan nie denerwuje, bo to dowcip jest wszystko. Wiem. Pan wie, a wie pan skąd ja dzwonię nie. do pana? Skąd? Nie. No nie wiem. Skąd. Nie wiem pan. Proszę pana, Radio Wawa z tej strony się kłania. Witam serdecznie. To niech pan powie, sypnęliście czy nie sypnęliście? Nie. Czyli trzymacie język za zębami, rozumiem? Tak.